groźba bankructwa, możliwość przejęcia przez koncern Daimler-Benz, a później pierwszy kryzys naftowy. W oparach takich dramatów BMW, bawarski producent, wstawał z kolan po wydarzeniach lat 50. XX wieku. Rewolucyjne BMW Neue Klasse miało być dla BMW tym samym, czym pomoc jednego z głównych akcjonariuszy, Herberta Quanta, oraz sukces rynkowy modelu 700 w momencie, gdy nad marką zbierały się czarne burzowe chmury. Jedyną deską ratunku. Z kolei wyrazistej, przyspieszającej do setki w 6,9 sekundy BMW 2002 Turbo miały niemiecką nową falę popchnąć do przodu z werwą odpowiednią dla niemieckiego producenta. Pech. To cztery litery najlepiej opisujące to, z czym zmagał się zarząd firmy od początku przemian. Gdy udało się już stworzyć wzbudzający ogromne emocje samochód mający tyle samo przeciwników co zwolenników, samochód, o którym działacze na rzecz bezpieczeństwa drogowego dyskutowali w niemieckim Bundestagu. Po wojnie arabsko-izraelskiej nadchodzi pierwsza recesja paliwowa, spowodowana znacznymi podwyżkami cen i ograniczeniem sprzedaży. W rezultacie paliwożerne samochody popadają w niełaskę, a świetnie zapowiadający się model 2002 Turbo znika z salonów już po 2 latach. Na następne tak świetne, małe i responsywne sportowe coupé czekamy 10 lat, aż w końcu w 1985 roku BMW prezentuje stworzony specjalnie z myślą o wyścigach DTM M3 generacji E30. Samochód zbiera entuzjastyczne recenzje na międzynarodowym salonie we Frankfurcie i po kilku zwycięskich sezonach, podczas których 5-krotnie pokonuje konkurencję na Nürburgringu czy 4-krotnie na Spa, rywalizując z pojazdami z większymi lub turbodładowanymi silnikami, zyskuje status legendy. Od tamtej pory każde nowe M powstaje na barkach tego M3 E30, a Bawarczycy wprowadzają kolejne generacje zjawiskowych samochodów przełamujących kolejne bariery. Jednak dziś nie rozmawiamy o serii M3, a o małym, zwrotnym generatorze frajdy, jakim jest M2, a jego kolejnym przodkiem, kolejnym odzwierciedleniem tych samych idei i wartości było znakomite 1M. Auto o kosmicznym charakterze i doskonałych właściwościach jezdnych, przyjęte na całym świecie, czego skutkiem był popyt przebijający pierwotne limity produkcyjne. Model ten napędzany był 3-litrowym sześciocylindrowym silnikiem N54, podwójnie turbodładowany z mocą wyjściową 335 koni mechanicznych. Jednak tym, co naprawdę sprawiło, że 1M stał się ikoną, był powrót do klasycznego etosu M3 E30. W 2015 roku, 3 lata po zakończeniu sprzedaży 1M, nadchodzi coś niesamowitego. Pierwsze BMW M2. I to nie koniec tej pięknej historii, ponieważ BMW M-Power liczy sobie już 50 lat, a znany niemiecki producent postanowił uczcić to w wyjątkowy sposób, prezentując m.in. nową, drugą generację BMW M2 o oznaczeniu G42, którą dzisiaj mam okazję Wam zaprezentować. Pierwsza generacja BMW M2, nazywana przez entuzjastów OG, napędzana była silnikiem N55 benzynowym, 3-litrowym, sześciocylindrowym, z podręcznikowym wręcz napędem na tylną oś. Dostępna była do obsługi ze skrzynią sześciobiegową manualną bądź dwusprzęgłową siedmiostopniową przekładnią automatyczną. Dodatkowo auto było zbudowane w oparciu o podzespoły z BMW M3 i M4, jak na przykład przednią oraz tylną oś. Wydawać by się mogło, że samochód powstały z tego przepisu może być tylko i wyłącznie pyszną, wzbudzającą wiele emocji konstrukcją. Okazało się jednak, że wybór silnika nie przypadł wielu. To zaś właśnie dlatego, że zarówno pierwsza generacja BMW M2, jak i przodek 1M nie otrzymały silników wprost pochodzących z działu M-Power. Otóż przodek 1M dostał do napędu, do zabawy, jednostkę benzynową o znaczeniu N54, natomiast pierwsza generacja BMW M2 posiadała silnik N55.
Wróćmy na moment do 2011 roku, kiedy to do salonów BMW trafił początkowo tajny model powstający bez wiedzy zarządu bawarskiej marki. Model mający zasługiwać na miano najlepszego samochodu sportowego z dopiskiem M, do którego budowy wykorzystano większość części wprost pochodzących z M3 E92. Decyzję o jego budowie podjęto w grudniu 2009 roku, a większość szeroko zakrojonych testów tej konstrukcji przeprowadzono na torze Nürburgring. Do napędu zastosowano tu 3-litrowy silnik podwójnie turbodoładowany N54, jednak Bawarczycy wprowadzili tu pewne modyfikacje w turbosprężarce, układzie wydechowym i ECU, co poskutkowało uzyskaniem mocy wyjściowej wynoszącej 335 koni mechanicznych, osiąganych przy 5900 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynosił 450 Nm w zakresie od 1500 do 4500 obrotów na minutę. Dodatkowo funkcja Overboost umożliwiała chwilowe podniesienie go do okrągłych 500 Nm. Cała moc trafiała na tylną oś za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej o krótszych przełożeniach, a wściekła jedynka robiła setkę w 4,9 sekundy. BMW 1M to jednak nie tylko silnik. To także dopracowany układ jezdny i zmodyfikowane nadwozie. Karoseria została poszerzona i nadmuchana, tak by przywoływała jedynie sportowe skojarzenia. Pod nią kryło się jednak zawieszenie z aluminiowymi elementami z M3, wzmocniony układ hamulcowy i mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Co ciekawe, BMW 1M Coupé nazywano swoistym magazynem części, a to miało związek z polityką finansowania tego modelu. 1M oparto konstrukcyjnie na podstawowej jedynce, a adaptacja elementów z innych M-ek miała uczynić produkt bardziej rentownym. Dlatego na pokładzie 1M znalazło się tylne zawieszenie, mechanizm różnicowy i układ hamulcowy wprost z prawdziwej bestii napędzanej V8 M3 E92. Silnik pochodził natomiast z Z4. W 2011 roku prawdopodobnie najbliższym konkurentem 1M Coupé był Porsche Cayman S, jednak zdaniem Bawarczyków nie taki przyświecał im cel. Celem było stworzenie pojazdu, którym klienci naprawdę będą chcieli jeździć. I jeśli zgrabnie przejdziemy do nowego BMW M2, które jest bohaterem dzisiejszego odcinka, to szybko zauważymy, że jest to samochód powstały według tego samego przepisu, co poprzednicy, bowiem został osadzony na skróconej wersji platformy BMW M3 i M4. Ma rozstaw osi krótszy o 110 mm względem wymienionych modeli, a przy tym jest dłuższy od poprzedniej generacji BMW M2. Pod maską znajduje się natomiast 3-litrowa, 6-cylindrowa, rzędowa konstrukcja napędowa wprost pochodząca z BMW M3 i M4. Posiada dwie turbiny i generuje 460 koni. A to wszystko po to, by nie podgryzać reszty kolegów z aktualnej oferty BMW. Warto też podkreślić, że jest to model, który jest mocniejszy aż o 40 koni mechanicznych względem poprzedniej M2. Do nowego M2, odpalając silnik i ruszając z zamiarem pokonania więcej niż kilku kilometrów, prawdopodobnie od razu zauważycie, że jest to auto nie tylko pod względem konstrukcyjnym skrojone tak jak poprzednicy, ale też cechujące się bardzo podobnymi, a w zasadzie identycznymi właściwościami jezdnymi. Wszystko zostało tu skrojone tak, by prowadziło się ten samochód najlepiej jak się da. A jeśli chodzi o sam silnik, o którym wspominałem, no jest niebywale skuteczny. Auto robi setkę w 4,1 sekundy w wersji z automatem. Jest szybsze niż 6-biegowa skrzynia
manualna i jest szybsze od poprzednika, mimo że tutaj do obsługi nie mamy już dwusprzęgłówki, tylko zwykłą skrzynię automatyczną ZF. Zauważcie, że ostatnio producenci rezygnują ze swoich dwusprzęgłowych rozwiązań. Tak samo jest też w przypadku Audi, które zrezygnowało z e-tronika. Robią to dlatego, ponieważ prawdopodobnie konstrukcje te, skomplikowane konstrukcje przekładni biegów, nie są w stanie wytrzymać takiego momentu obrotowego przez dłuższy czas. Ok, a jaka jest prędkość maksymalna w M2? 265 km na godzinę. Nowe M2 odważnie reaguje, znaczy układ kierowniczy nowego BMW M2 odważnie i posłusznie reaguje na wszelkie komendy kierownicą. Jedzie tam dokładnie, gdzie chcemy. Prowadzi się jak po sznurku, a zawieszenie no, nie jest komfortowe zdecydowanie. Nawet jeżeli na systemie multimedialnym, na ekranie systemu multimedialnego macie informację, że uruchomiliście tryb komfort. Nie zrozumcie mnie źle, nie jest to samochód zdecydowanie przeznaczony do komfortowej jazdy. Nawet jeżeli to widzicie, no to jest to taka marketingowa ściema. Oczywiście znacznie gorzej jest w momencie, w którym uruchomicie tryb sport i przekroczycie pewne prędkości. Wtedy zaczyna się robić tutaj naprawdę, naprawdę nieprzyjemnie. Jeżeli oczekujecie od tego auta, że wygodnie będzie Was zawoził z punktu A do punktu B, nie kupujcie go. Nie jest to samochód kompromisowy. Do niego musicie się zdecydowanie po prostu dostosować. Niewątpliwie niezwykle rozbudowany interfejs BMW M może trochę przytłaczać, jeżeli mielibyśmy z niego korzystać dotykowo. Prawdopodobnie trzeba było zatrzymywać się w trakcie jazdy, bo możliwości ustawień jest tak dużo. Szczęśliwie, tak jak we współczesnych M-kach, na kierownicy mamy dwa przyciski M1 i M2 predefiniowane do uruchamiania ulubionych ustawień. W tym momencie, na przykład, jeżeli uruchomimy M1, to od razu dźwięk wydechu staje się bardziej basowy, bardziej gardłowy, zaczyna strzelać, zaczynają docierać do nas, do naszych uszu strzały wydobywające się tam gdzieś z okolic rur. Prawdopodobnie są one też lekko podrasowywane przez głośniki, ale no te strzały pojawiają się właśnie przy redukcjach, przy zmianach biegów. Bardzo to fajnie wszystko brzmi. Nie ulega wątpliwości, że nowa M2 to auto przede wszystkim skrojone do fantastycznej jazdy, nie tylko po torze, ale też na drogach. Ten samochód prowadzi się tak samo dobrze i z pewnością to odczujecie. Zarówno układ kierowniczy, jak i zawieszenie, jak i układ jezdny napędowy spisują się tutaj doskonale. Ciężko byłoby wybierać pomiędzy Caymanem bądź BMW M2. Są to samochody z jednej strony tak podobne, a z drugiej strony zupełnie inne, pochodzące z zupełnie dwóch różnych światów, ale cenowo bardzo podobne. Choć jestem w stanie wyobrazić sobie wyrazy Waszej dezaprobaty po zauważeniu, że ten egzemplarz posiada do obsługi silnika skrzynię automatyczną, to spieszę tylko nadmienić, że model z tą automatyczną przekładnią robi setkę szybciej niż wersja z sześciobiegowym manualem, która jak najbardziej jest dostępna. Nie przeszkadza nawet to, że w nowej generacji nie ma dwusprzęgłowego automatu, a jedynie skrzynia biegowa ZF automatyczna z konwerterem momentu obrotowego. Tak jak w poprzednich M-kach, również tutaj macie możliwość dostosowania trybu pracy skrzyni biegów, tak żeby ona była bardziej dynamiczna albo mniej dynamiczna. Robicie to wszystko za pomocą przycisku znajdującego się bezpośrednio na samym drążku skrzyni biegów. Oceniając walory wizualne nowej M2, warto zwrócić uwagę w szczególności na wszystkie elementy stylistyczne, wszystkie dodatki wprost kojarzące się z modelami z serii M. Są to oczywiście wielkie sportowe felgi z czerwonymi zaciskami, są to lotki, dodatki aerodynamiczne, wielkie końcówki wydechu wraz z dyfuzorem, ale także pakiet poszerzeń, który jest dość typowy dla modeli z serii M. Natomiast takich poszerzeń, jakie doświadczycie, jakie zobaczycie w nowej M2, długo, długo nie było w motoryzacji. W tym momencie jest to spotykane już niesłychanie rzadko. Sami zauważcie, do tego momentu mamy zwykłą dwójkę coupé, a tutaj zaczyna się M2.
te poszerzenia tylnych błotników nadają naprawdę wyjątkowego charakteru temu samochodowi. Zwróćcie też uwagę na progi. Tutaj jest w okolicach 10 cm szerokości. Również naprawdę wulgarne, mocno poszerzone przednie błotniki. To wszystko nadaje niesłychanego charakteru nowej M2. A poszukując tego typu rozwiązań zmieniających kształt karoserii w innych markach, chyba należałoby przyjrzeć się modelom AMG Black Series Mercedesa. Ale odniesień stylistycznych nie trzeba szukać długo. Spójrzmy na M3 E30 czy przodka BMW 2002 Turbo. Choć to samochody na swój sposób różne, to łączy je prostota, cel i skala ostentacji. Wystarczy podkreślić tu znaczenie ogromnych poszerzeń M3, przednią, oszałamiającą kierowców w tamtym czasie dokładkę, czy mnogość elementów mających na celu w pierwszej kolejności zwrócenie na siebie uwagi. Właśnie dlatego, patrząc na spore poszerzenia w rejonach tylnych i przednich błotników nowego M2, miałem nieodparte wrażenie, że gdzieś to już widziałem. I nie powinno być wcale wielkim oburzeniem, że nie odwołuje się tutaj natychmiastowo do M2 pierwszej generacji, czyli F87. Po prostu odnoszę wrażenie, że pod kątem jakości manifestacji wcześniejsze 1M wybija się tu na pierwszy plan. A Wy co na ten temat sądzicie? Który samochód w historii małych sportowych coupe BMW był tym najbardziej ostentacyjnym? Który uznalibyście za najlepszy samochód do tej pory? No i czy nowe M2 jest wdzięcznym następcą poprzedników? Dajcie znać w komentarzach, jak podobają Wam się takie filmy jazdy próbne? Koniecznie zasubskrybujcie także nasz kanał i do zobaczenia w piątek.